A w kontrwywiadzie szef MSZU, Polityk Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No to kim pan teraz będzie, panie ministrze? Grzegorzem Schetyną. Marszałkiem Sejmu Grzegorzem Schetyną? Grzegorzem Schetyną. Coś ważnego stało się wczoraj. Takie polityczne trzęsienie ziemi i twarda decyzja. Twarde decyzje. I o, to jest koniec pewnego etapu i początek następnego, więc jest pytanie, co dalej. Ale pytanie tutaj do pani premier Ewy Kopacz, bo ona realizuje swoją wizję przemeblowania, nie tylko rządu, jak widzieliśmy wczoraj. Tylko, że jest tak, że jeśli odwołują, to będą musieli powoływać i pana podobno na marszałka Sejmu. Typują? Tu będzie wiele informacji, półinformacji, spekulacji. spekulacji. To jak z to jesteśmy zakładnikami takiej rzeczywistości. Medialno-polityczne i tak będzie przez te najbliższe dni. Poczekajmy. Bo... Tylko jest pytanie: Czy w Panu jest gotowość do porzucenia MSZ-u i do pójścia, powrotu do Sejmu i objęcia stanowiska marszałka? Mam tutaj. Rzeczywiście wiele projektów, które prowadzę i za które jestem odpowiedzialny, dzisiaj nie ma tego tematu. Dzisiaj jest temat, jak platformę wyprowadzić po tych turbulencjach na spokojniejsze wody w takim bardzo, bardziej sprawnym, twardym kursem. To, żeby zamknąć ten temat, którego nie ma. Jeśli Ewa Kopacz poprosi, partia zaproponuje, pan nie powie nie. Ale nie ma tego tematu, więc ja nie, nie chcę. To no jest temat. No. Ale wie pan, no. Zawsze, panie redaktorze, zawsze się umawiamy na to, że nie będziemy robić tutaj na siły newsów z pańskiego, mi, z naszej miłej rozmowy. Na razie nie ma tego tematu. Kropka. Wszystko jest dzisiaj ważne jest, żeby platforma przeżyła te turbulencje i żeby rząd w lepszej formie prowadził sprawy polskie do wyborów. A przeżyje, pan doradzał wykopać tak szerokie cięcia personalne, tak szerokie czystki? To trudno było sobie wyobrazić taką skalę zmiany. Ale trzeba to docenić. Ja przez ostatnie kilkanaście lat nieczęsto byliśmy świadkami takich rewolucji w rządzie. Ta ostatnia, o której pamiętamy, jeśli chodzi o taką skalę, była w 2009 roku. Wtedy, kiedy pan roku. położył głowę na ołtarzu afery tak, hazardowej. Także z, także z moim udziałem. Więc to wtedy dla platformy, dla rządu, personalnie dla premiera Tuska, to była polityczna korzyść wyprowadzenie tej sytuacji z kryzysu. Rozumiem i, tak, i i szanuję decyzję pani premier Kopacz. Tyle, że wtedy to się wszystko działo tuż po, szybko, Błyskali, dynamicznie. Nawet w trakcie, bym powiedział. Nawet w trakcie. A tutaj mieliśmy rok afery, afery taśmowej. Podczas tego roku przekonywano nas, że właściwie nic takiego się nie stało. Że Radosław Sikorski może być marszałkiem Sejmu, Jacek Rostowski może być szefem doradców premiera. I co, i oni nagle wszyscy doszli do wniosku, że nie mogą być teoretyczni. Proszę tymi są? zobaczyć, że nie mieliśmy pełnej wiedzy odnośnie tego, co jest. Mogliśmy się domyślać, zgoda, ale nie było takiej wiedzy, która została położona czy włożona do, do przestrzeni medialnej, do internetu dwa dni temu. A co, to nawet jest, pan, no... pan Stonoga, rozwalił rząd? Nie, może nie, ale, ale wiedza o. To przecież wiele czynników. Też dla mnie kompletna niefrasobliwość prokuratury czy projektu, który. Był flagowy dla nas, myślę, że w tych ostatnich latach. To, co stało się w ostatnich dniach, pokazuje, że flagowym nie jest. Znaczy, że jest przyczynkiem do problemu, a, a nie sprawą dobrze załatwioną. Ale powie pan, przez ten rok popełnialiśmy personalne błędy? Przez ten rok popełnialiśmy błędy, nie dymisjonując i albo nawet czasami awansując tych, którzy zostali Tam, nagrani? Każdy mówi w swoim imieniu. Zawsze jest tak, że jest ktoś odpowiedzialny za konkretne rzeczy tutaj, to przecież premier Tusk miał informacje w Sejmie, opisywał te, te rzeczy, mówił o, o następnych krokach w wyjaśnianiu tej sprawy. I może to premier On, Tusk popełnił te błędy. Bo scenariusza. Nie, ale proszę też zobaczyć, jaka była wtedy sytuacja. Ta afera wybuchła, ale w, w perspektywie kilku następnych tygodni było rozdanie brukselskie i jego wyjazd do Brukseli. Tutaj hipoteka pani premier Kopacz jest inna. To nie jest, przecież ona nie, jej rząd nie, nie, nie wprowadzał Polski w tę aferę i jej rząd nie był ofiarą tej, tej afery. Panie Mieczu, ale nie ma pan naprawdę poczucia, że to jest wszystko rok spóźniony? Wie pan, no, po czynach ich poznacie. To są twarde decyzje. Jeżeli wierzę w to, Polacy przyjmą je jako może, być może długo oczekiwane, ale konieczne i konkretne. Więc ja wierzę w to, że to stworzy nową jakość, w polskim życiu politycznym i też w formie platformy obywatelskiej, ale od tego, jak to zostanie przyjęte, zależą te nominacje personalne. Co będzie dalej? A to jest, co będzie w drugim kroku? A to jest tak, że, 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 że to ten wyciek akt to był powód, czy tylko pretekst, czy tylko jakiś katalizator do tych zmian, Nie. które tak czy inaczej musiały nastąpić? Raczej uważam, że to, to wszystko, co się zdarzyło w tych ostatnich dniach. Bo przecież w pierwszym zdaniu jednak premier Kopacz powiedziała o nieprzyjęciu sprawozdania prokuratora. To też wymusi debatę na nas na temat roli prokuratury, jej miejsca w polskim systemie politycznym. To też jest bardzo ważne, bo to, to są pytania, które zostały postawione w tak dramatyczny sposób i które będą czekały na odpowiedź. A kiedy pan usłyszał, że premier Kopacz przeprasza wyborców Platformy Obywatelskiej, nie pomyślał pan sobie, hmm, trzeba było może wszystkich wyborców przeprosić? Wszystkich obywateli, cały naród. Tak, ale tak rozumiałem to, co, to, co powiedziała. To nie jest y, łatwe, ale było bardzo potrzebne. I ważne te słowa y, przeprosin za to wszystko, co się zdarzyło, y, są, są symbolem. W Panu jest wiara, czy tylko nadzieja, że to wszystko jakoś uratuje Platformę i daje jej trochę tlenu? Jest wiele nadziei. Ale wiary nie. Y, wie pan, to nie. To nie kwestia wiary. To kwestia kalkulacji, co my musimy zrobić, bo jest bardzo mało czasu. Jest... Y, około czterech miesięcy do wyborów i każdy krok musi być bardzo precyzyjny i Platforma Obywatelska nie ma, nie mamy możliwości popełnienia błędu, więc wszystko musi być nie dość, że trafione w punkt, to jeszcze bardzo szybki i konsekwentny. A te kroki wydają się panu precyzyjne? O, to, to są te kroki, których społeczeństwo no, oczekuje od Platformy? otwierające nowy etap, który musi być w bardzo sensowny sposób zapisany. To jest początek. No trochę tak jak u, u Hitchcocka, tak, że najpierw jest coś poważnego, a potem atmosfera gęstnieje i jest jeszcze trudniejsza. No zobaczymy. To jest wielkie wyzwanie dla przywódców politycznych to są wielkie sprawdziane i wielkie dni. Jestem przekonany, będę gorąco kibicował premier Kopać żeby ten egzamin yy, zdała. Bo ciężko też nie mieć wrażenia, że to wszystko trochę wygląda jak Titanic i panika na, na jego mosku kapitańskim. Ale proszę zobaczyć, bo będą przywoływane przykłady AWS-u, w końcówce. Nie było takich, takich dramatycznych zmian ani w jednej, ani w drugiej, w nie drugiej był. sytuacji. Jerzy Buzek też mocno dymisjonował, powoływał Lecha Kaczyńskiego. Lecha na przykład, Kaczyńskiego ale, nie tylko, ale nie tylko. Też u Millera też były bardzo intensywne była, zmiany, żeby stworzyć nową jachtę. Była zmiana, na, była zmiana nie udało na premiera się. Belkę, była zmiana rządu. Zobaczymy. Nic tak samo. Historia się nie powtarza, jeden do jednego. Więc zobaczymy. Ja wierzę, że, że jest wielka szansa, żeby ten trend, tę trudną sytuację odwrócić. To ciągle jest możliwe. Proszę pamiętać, że Platforma ciągle w badaniach, w sondażach opinii publicznej jest dobrze powyżej 20 To jest wielki kapitał. Te nowe rozdanie personalne to będą wyłączne decyzje wykopać? Myślę, że, że tak, że w tej sytuacji musi być jej inicjatywa, musi być jej pomysł i realizacja wizji. Tutaj musimy być bardzo jednolici, jednorodni jeśli chodzi o przywództwo. Ale ma pan poczucie, że ta wizja już jest? Znaczy, że rozmawiał pan z Ewą Kopacz i zapytał, nie. kto będzie marszałkiem nie, Sejmu to jest, teraz? No, bo jesteśmy kilka godzin po bardzo twardych, trudnych decyzjach, bo to jest rozstanie się z najbliższymi współpracownikami nigdy nie jest proste. Więc jakiś etap jest zamknięty, otwiera się nowy. Poczekajmy. Prezydencki minister inspektor Krzysztof Szczerski pisze, jedynym ośrodkiem stabilności w państwie jest dziś prezydent-elekt. Po jego zaprzysiężeniu Sejm powinien się natychmiast rozwiązać. Nie czytałem tego, ale no, to jest niepotrzebne podważanie takiego... Systemu i demokracji parlamentarnej. Nie myśli pan, że należałoby podać rząd do dymisji i skrócić kadencję Sejmu? Ale to musiałaby być zgoda w większości. No gdyby, 300, gdyby premier się podał 300, do dymisji, to 300, nie. 300, nie. Bo, bo nie dałoby tak, się powołać nowego, lub, lub nowego rozwiązanie, rządu w tym rozwiązanie sejmu. sejmu. Nie, nie uważam. Poczekajmy, pozwólmy. Poczekajmy na ten drugi krok, na ten następny krok, i od tego będziemy uzależniać, też zobaczymy, jak, jak to jest oceniane, jak Polacy przyjmują taką zmianę. Ja uważam, że przyjmują przyjmą ją z nadzieją, że, że zobaczą, że, że to może być nowa jakość. I zobaczą tę nową jakość w ciągu najbliższych dni. A nie myśli Pan, panie ministrze, że właśnie tak wygląda koniec, koniec rządów, koniec władzy, koniec tej epoki dominacji platformy w polskiej polityce? Nie, bo zawsze do końca, to tak jak w grze, jak w sporcie, zawsze walczy się do, do ostatniego gwizdka, nie można się poddać, jest cztery miesiące i my naprawdę mamy bardzo spory potencjał i no, sporą też hipotekę, z którą się rozliczamy, tak jak, jak wczoraj. Mówiłem o tym wielokrotnie. Klucz odzyskać wiarygodność. Nie można przygotować się do wyborów, najtrudniej, najmocniej pracować i rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy, jeżeli nie będziemy wiarygodni. My musimy odzyskać wiarygodność. To, co zawsze było kluczem do sukcesów Platformy. To jest pierwszy krok i ten krok, wczoraj jestem przekonany, został, został wykonany. W duszy gra panu piosenka, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Tak, piękna piosenka A i my? bardzo symboliczna dla historii platformy. A może już było? Nie. Ale to już było, to też jest taka piosenka? Nie. Uważam, że tak jak powiedziałem, cztery miesiące, bardzo, bardzo dużo czasu, nic samo się nie zdarzy. Platforma musi mieć inicjatywę, musi przekonać Polaków i musi być wiarygodna. To jest dzisiaj największe wyzwanie. Grzegorz Schetyna, szef MSZ-u. Jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.